Cześć ekipo, witam serdecznie, Kasper Midla, fan sportu, a z nami nie kto inny, tylko absolutny weteran Gromdy, można tak powiedzieć, Kapo. Szymanek, witam. Kapo, ja powiem szczerze, że po ostatniej twojej walce po prostu nie wierzyłem to, co się tam działo. To była chyba jedna z najlepszych, znaczy to była na pewno jedna z najlepszych walk w historii Gromdy. Długo dochodziłeś po tym pojedynku ze Słomką? Nie jedna z najlepszych, ale najlepsza. O, no to mamy odpowiedź. Na pewno najlepsza i najmocniejsza. A czy długo? W miarę szybko doszedłem do siebie, także już po tygodniu praktycznie już można powiedzieć zacząłem treningi, biegałem tam, coś na worku boksowałem, także szybko się wylizałem. Bo ja myślę, że po takiej walce no to dwóch było zwycięzców, tutaj nie ma o czym gadać, ten wynik to jest absolutnie drugorzędny. Tu tak każdy jest zwycięzcą, który wchodzi do tego ringu, tak naprawdę nie ma tu przegranych, wszyscy są zwycięzcami od samego początku i tu nawet nie ma konkurencji, ktoś był, po prostu musiał ktoś wygrać, wiadomo, skończyło się na moją niekorzyść poddaniem przez lekarza, no bo byłem porozbijany, jeszcze w tej drugiej rundzie szczękę miałem złamaną. No, próbowałem coś ratować, no ale no, lekarz, wiadomo, musi patrzeć na nasze zdrowie i niestety skończyło się to na moją niekorzyść. No, czy to była najtrudniejsza twoja walka w karierze? Czy najtrudniejsza? Tak, no. Walczyłem tam tak naprawdę nie z jedną osobą, a z dwoma, bo sam ze sobą musiałem też walczyć od drugiej rundy, bo tam już naprawdę byłem mocno porozbijany, jeszcze ta szczęka doszła i ciężko było Słomkę dostać, bo odchylał się wysoki, długi zasięg rąk, także no, ciężki i niewygodny zawodnik. Nie? Zamykamy już tą książkę, Słomka już odchodzi w niepamięć. Przed tobą pojedynek z debiutantem Gromdy, więc jestem ciekaw, jak ty na to patrzysz? No jak na każdą walkę patrzę, no tak samo, bo po pierwsze jest nieznany mi. Nie? No właśnie, on ma trochę łatwiej, nie? Bo jednak oglądać twoje walki nie jest trudno. On ma łatwiej przede wszystkim, bo mówił, że oglądał od samego początku, także wie, jaki mam styl, to znaczy styl. No i tak może analizować i tak mu to nie pomoże. Wiadomo, każdy ma tam swój i każdy zmienia to, co chwila się zmienia, co chwila się też uczy czegoś nowego. I co, no dla mnie jest takim wielkim pytajnikiem, bo nie wiem, jak się bije, nie znam go, nie wiem nic o nim, także, że na pewno, tak jak zawsze mówię, nie będzie łatwo, ale dam z siebie wszystko na pewno, żeby wygrać, nie? I ta ręka, żeby była w górze. Jak twoje przygotowania do tej Gromdy? Wszystko szło zgodnie z planem, zero jakichś drobnych kontuzji, chociaż te chyba drobne kontuzje, jak słyszałem wcześniej, zawsze się gdzieś tam pojawiają, ale chyba jakichś większych problemów nie było, mam nadzieję. Nie było żadnych problemów, kurde, powiem ci, nawet dobrze te przygotowania przeszły i było nawet całkiem nieźle, także jestem zadowolony, schudłem troszeczkę, także tej szybkości też nabrałem, dynamiki, no także mam nadzieję, że to jutro się przeniesie wszystko w ringu. Kapo, Gromda się rozwija, no jesteś doświadczonym zawodnikiem, jesteś tutaj w rodzinie Gromdy już od X czasu, więc muszę cię zapytać o tą ostatnią kontrowersję, która wybuchła po tym trailerze jednym, gdzie Gromda wypuściła ten filmik, rozumiesz, tam z tą dziewczyną, gdzie rozkłada nogi przed chłopakami i mówi, że to jakby pieprzenie po pewnych używkach jest fajne, ale jednak walki na gołe pięści są fajniejsze. Czy ty uważasz, że to jest po prostu rozdmuchiwanie i jakby to jest tylko konwencja? Bo przecież umówmy się, to co się dzieje w filmach, a to co się dzieje w realnym świecie, to nie ma odzwierciedlenia. To ludzie źle odbierają. Nawet nie wiem, który ten, bo nie pamiętam takiego, żeby coś było. Nie oglądałem. Bo już jest usunięty. Tak, no to może nie zdążyłem zobaczyć tego, ale dla mnie no, takie coś, no kurde, ludzie powinni brać to na miękko w ramach żartu. Wiadomo, że ogień prawdziwy tutaj jest w ringu, a to, co się dzieje jako reklama, to mówię, powinni brać jako żart, a nie naprawdę i nie powinni tak do tego podchodzić, hejtować czy coś, tylko mówię, no to trzeba jakoś reklamować, przyciągnąć uwagę. Każdy stara się, żeby przyciągnąć jakąś uwagę, bo tych federacji jest tyle, że ciężko gdzieś przebić się, tym bardziej, że teraz friki gdzieś rządzą i większa oglądalność jest na te friki, na tę patolę. Tutaj nie ma na szczęście tej patoli, bo tu każdy ma szacunek do siebie i o to tu chodzi, nie? Bo ja nie jestem za tym, żeby tę patolę szerzyć, tylko właśnie tak jak my tutaj oddajemy sobie naprawdę wielki mega szacunek i tak naprawdę my tu tracimy najwięcej tego zdrowia. I fajnie by było, jakby nas ludzie chcieli więcej oglądać niż tych patusów, nie, moim zdaniem. Myślę, że wszystko idzie w dobrą stronę, jeśli chodzi o Gromdę. Chciałbym, żeby to tak szło, żeby tak Gromda była rozpoznawalną federacją, jak te friki, nawet jeszcze bardziej, no ale mam nadzieję, że kiedyś dotrwamy do tego i stanie się tak, nie? Ostatnie pytanie, Kapo, no, Don Diego czy Balboa, muszę zadać ci to pytanie, tak doświadczony zawodnik jak ty, musi mi na to odpowiedzieć, bo ja nie wiem. Obydwóch szanuję, obydwóch znam, obydwóch lubię, ale sercem zawsze to powtarzam za Don Diego, bo jesteśmy z tego samego miasta i jeden drugiemu jest bliski, także mówię za Don Diego. Czyli za kumplem. Oczywiście. Słuchaj, powodzenia ci jutro życzę, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.